No cześć, cześć, witajcie do was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Space Simulator 99 i dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie naprawdę ogromny opening za 70 milionów gemów sekretnych kluczy. Dokładnie tak, słuchajcie, opening 700 sekretnych kluczy, które mam tutaj. Jak chcę się zauważyć, mam też dużo innych kluczy, z których też będą openingi. 3000 krystalki szykuje się, więc za niedługo będzie, ale słuchajcie, na początku, przed openingiem, chcę bardzo podziękować Hubertowi i Patrycji, którzy tak naprawdę sfinansowali cały ten opening, bo to, co oni zrobili na poprzednim live'ie, to było po prostu rozwałka wszystkiego. Nigdy się nie spodziewałem, że można takie donaty wysłać, więc zapraszam na live'y, jeśli chcecie wiedzieć, ile w sumie wysłali, ale no na przykład ten huge, tutaj ten huge to jest jedno, i tylko jedno z tych, a tego było znacznie, znacznie więcej. Jak sobie możecie zauważyć, itemy pochowałem sobie do skrzynek po to, żeby wiedzieć, ile gemu w sumie zarobimy pod koniec tego openingu, więc mówię, jeszcze raz bardzo dziękuję tym osobom, ale także dziękuję każdej osobie, bo nie tylko oni tutaj się przyłożyli. Wiele osób też dało tutaj kryształowe klucze, sekretne klucze też, więc dziękuję każdej osobie, ale im w szczególności, bo to, co oni zrobili, to naprawdę pozwoliło wszystko, więc dziękuję. I słuchajcie, decyduję się zrobić opening sekretnych kluczy na początku, gdyż słyszałem, że drop z sekretnych kluczy został bardzo mocno poprawiony i chcę sprawdzić, czy to prawda, więc podobno na 15 krainie, pomimo tego, że możemy dostać dosłownie nic z tego drzewa po otwarciu, możemy także dostać mega mocny drop. I dzisiaj to przetestujemy. Więc no słuchajcie, otwórzmy pierwsze drzwi, zobaczymy, co nam poleci. Więc mówię, jest szansa, że poleci totalnie nic. Ja już widzę, że ten opening będzie długo trwał, jak to się tyle ładuje. Ale jest szansa, że poleci coś fajnego, więc no poleciał nam gówno tym razem. Jednakże mam jeszcze 700 kluczy do otwarcia. I mówię, prawdopodobnie zrobię to w taki sposób, iż jeżeli te dropy tutaj nie będą jakieś nie wiadomo jakie, to 350 kluczy pójdzie tutaj i kolejne 350 pójdzie na krainę 33, bo nie chcę otwierać tych krainy, nie wiem, 50, któreś to tam było, bo tam są tylko kryształowe klucze i to tak naprawdę nie jest ciekawe, a wolę tutaj lub na właśnie 33 krainie chyba coś zdobyć. Nie pamiętam, która to była kraina. Więc słuchajcie, no trzeba coś lepszego. Prawdopodobnie zrobię zaraz timelapse, szybki timelapse. O, no i to już fajnie. Diamond Potion 6 za 76 tysięcy gemów. No nie jest to wartości klucza, ale już jest dobrze. Więc słuchajcie, prawdopodobnie zrobię taki timelapse, gdzie po prostu będą się pokazywać wam wszystkie nagrody, jakie zdobędę z tego. I prawdopodobnie się też wyciszę, dam jakąś muzyczkę. No i mówię, jak coś, to potem przejdziemy na tamtą krainę, więc ja zapraszam do timelapsa i widzimy się za chwilę. Widzowie, no nareszcie coś fajnie sypło. Lucky Explosion 8 za 600 tysięcy gemów, więc jest coś fajnego, bo ostatnio szczerze tak średnio wyglądało z tym dropem. Otworzyłem już, słuchajcie,
No, 51 kluczy, więc jeszcze dużo zostało, idzie to strasznie wolno. Jednakże, no cóż, nie przedłużam was, no i czekamy na jeszcze lepszy drop, nie? O, widzowie! O! No to teraz siadło, no nareszcie, no i takie dropy. To ja rozumiem. Charm warty 3,5 miliona gemów. Dobra, już rozumiem, czemu ludzie zaczęli tak kupować sekretne klucze. Yo! No i to jest drop. No i to jest drop, no to już raczej wątpię, że coś lepszego uda nam się zdobyć, ale okej. Okej, to nam dużo zwróciło. To chyba 35 kluczy zwróciło, no coś takiego, no to kurde, no i to mi się podoba. Dobrze, lecimy dalej. I zobaczymy, czy po tych 350 będziemy na profit, czy na minus. Bo od tego zależy, czy będziemy wtedy otwierać w innym miejscu. Czy dalej zostaniemy przy tym drzewie, nie? Lecimy. Okej, widzowie, udało nam się kolejny Overload Charm zdobyć, więc naprawdę mega, mam już dwa. Tylko, o, był przez chwilę lag. I fajne jest to, że mi się też w ogóle Mastery Farmi. Ile ja tych kluczy już zużyłem? Około, no, lekko ponad 100. I te dwa charmy, które są dokładnie... Gdzie są charmy? A, charmy są teraz tutaj, okej. Poza tym jeszcze zdobyłem te charmy, ale te dwa charmy są warte tyle, co 70 sekretnych kluczy, bo jeden jest warty, no, w zaokrągleniu 35 tych sekretnych kluczy, więc póki co się chyba zwróciło. Czy jest profit, tego nie wiem. Możliwe, bo tutaj jeszcze mam inne rzeczy, ale to będziemy liczyć pod sam koniec. Jedyny błąd, jaki teraz zauważyłem, to, że nie schowałem kryształowych kluczy. Ale dobrze, to się odliczy po prostu od początku, gdy zacząłem nagranie, więc to akurat żaden problem. Jednakże, no, lecimy dalej i zobaczymy. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już w połowie openingu. Jak sami możecie zauważyć, tutaj zdał mi 350 sekretnych kluczy, warte 35 milionów gemów, więc w sumie wydaliśmy 35 milionów gemów i po moich obliczeniach wyszło, że niestety jesteśmy na minus. Na minus dokładnie około 6,3 miliona gemów według moich obliczeń. Coś koło tego, więc niestety no oto 6 milionów na minus z tego drzewka, więc niestety no nie udało, pomimo tego, że zdobyliśmy dwa Overload Charmy warte prawie 7 milionów. Tutaj jakieś inne Charmy, Glittering, tutaj Daker Sloty, 9 Tech Keys. Poza tym mega dobry enchantment, na przykład Lucky X Potion 9 czy 14 Lucky X Potion 8. Tu niestety no nie wyszliśmy na plus. Więc
Następny opening zrobimy sobie na krainie 33, z tego co mi się wydaje to było tutaj, i zobaczymy jak odda opening właśnie z tej krainy, zobaczymy co bardziej się opłaci, więc otworzę co pierwsze drzwi tak dla, o, i zobaczymy, i na początek dostaliśmy już koktajl, co jest? Nie koktajl, dajmy Potion 6, dobrze, źle zobaczyłem, ale to i tak całkiem fajnie, więc mówię, teraz pochowam sobie te wszystkie itemki do jakiegoś boksa następnego i po prostu przeliczymy, ile gemów zarobimy z tej oto tutaj krainy. Zobaczymy, która jest lepsza, więc zapraszam do następnego timelapsa.
Okej, słuchajcie, witamy już po openingu 700 sekretnych kluczy i co mogę powiedzieć, no nie wyszliśmy na plus. Nie wyszliśmy na plus, z tego 33 krainy wyszedłem jeszcze bardziej na minus niż z 15, więc no tak się mniej więcej prezentuje drop. Tutaj mam jakieś klucze, Laker sloty, charmy, jak sobie oczywiście nie zdobyliśmy żadnego lepszego tego charmu. Spotek trochę ich dropnęliśmy, enchantów też trochę siadło, kilka nawet tutaj fajnych ósemek. Ale poza tym, no, w sumie loot z tego właśnie 33 krainy to jest gdzieś około 20,35 miliona gemów, coś takiego, gdzie z trzewka to robiliśmy 28 miliona gemów. Ale to jednak nie zmienia faktu, że w sumie wyszliśmy na minus tu i tu, więc no, tak średnio bym powiedział. Więc według mnie, czy się opłacało otwierać sekretne klucze? No według mnie nie, ale no podobno chyba da się huge'a zdobyć właśnie przez sekretne klucze, więc no jeżeli macie farta, no to może okej, okay, no ale proszę potem, że ja wydałem jakieś 70 milionów, w sensie to było tyle warte, te klucze ponad, już chyba 80 i zarobiłem z tego jakieś 48 milionów, no to no nie pykło. Jedyny plus otwierania, największy plus, to jest mastery, ekonomii mastery, bo na tym drzewku można mega to wyfarmić. Mam 75 level, miałbym setny prawdopodobnie, gdybym otwierał tylko SEO drzewko, ale chciałem wam pokazać po prostu, jak to działa tu i tu. Więc no, tyle też ten opening skróciłem, bo trwało zdecydowanie za długo, nie chciałem się tematować całego. Ale jeszcze zanim to, teraz wyświetlam się zwycięzca konkursu z poprzedniego odcinka, więc gratulacje. Już ci słuchaj, wysyłam. Jeszcze ktoś mi tu przeszkadza z boku, ale gratulacje, jeden koktajl, chyba taka była nagroda. Gratulacje, wygrałeś konkurs. O. Chyba, że jeszcze tą nagrodę dają na jakimś live, nie pamiętam szczerze, ale w tym odcinku zrobiłem sobie fajny konkursik, na uwaga. Lucky X7 wartą prawie 1 milion gemów, więc kto chce wygrać taką, niech napiszcie hasło opening i swój nick co Vloxa. Tylko ten nick małpa, pamiętajcie, żeby to był ten nick, że mógł wam wysłać po prostu w mainboxie. Więc hasło opening, swój nick,
No i w sumie tyle. Więc, no mówię, czy się opłaca otwierać te klucze? No według mnie nie, jeszcze będziemy robić opening Tech Keys i Crystal Keys, bo tych kryształowych kluczy mam 3000 przygotowane. Więc zobaczymy, czy coś siądzie, znając moje szczęście, nie, ale zobaczymy. Więc co? Dziękuję bardzo za oglądanie, możecie pić na Discorda, stawić łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny, tak samo Subika, zapraszam was też na live'y, które są w większości w weekendy, o godzinie 18, 19, 20, coś koło tego. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, możecie też na moją grupę Roblox wbić, popa i cześć, siema.